Czołem! Zaczynamy kolejny dzień. Wyspani, zadowoleni z tego, że możemy istnieć w tej rzeczywistości. Kurczę, to światło. A już zgubiłem pilota. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest kolejny dzień Boży. Tym razem 14 w poniedziałek, więc zmieniamy się jak w kalejdoskopie. Czas na intro i smacznie gotujemy. Z okazji tego, że jest poniedziałek, będziemy zajmowali się naleśnikami. Dzisiaj czas na naleśniki. Do naleśników będzie potrzebne jak zwykle mleko i wszelkie produkty z tym związane. A jako, że stoi w kuchni statyw, to przy okazji Wam pokażemy z góry, jak to ładnie można zrobić. W takim razie do naleśników tak na szybko. Jest potrzebne po pierwsze mleko. Mleko łaciate z łaciatych łąk Rosenberg. Do tego, i to musi być wszystko dokładnie odmierzone, do tego dodajemy trochę olej, bo to chodzi o to przywieranie, żeby właściwie nie przywierało. I jeszcze dodamy mąkę luksusową. Mąka luksusowa będzie tu niezbędna. A co? Stać nas. Stać nas więc na luksus. Odrobinę też każdy zasługuje. Tu też musicie odpowiednią ilość tej miarki odmierzyć. Teraz tak, odrobina szczypta soli. I do soli będzie niezbędne dodanie odrobiny pieprzu. Tylko uwaga, to będą naleśniki na słodko, więc dlatego dodamy jeszcze jajko, dodamy. I do jajka by się przydał cukier, jeżeli cukier w ogóle mamy. Czego szukasz? Jajek. Dobra, przepraszam, bo Piotr schował jajka, więc stąd ten przebieg. Przebieg sytuacyjny, tak trochę gorszy. No ale co? Lubicie się uraczyć naleśnikami? Takimi to będzie American Village Pancake. Tak zrobimy tam. Oczywiście normalnie jest na maśle, ale to jest związane z historią Stanów Zjednoczonych, że oni bardziej smarują, a u nas to się jednak leje. Tak? No to... To dlatego. I uwaga! Kluczowy składnik. Użyjemy troszkę do pieczenia ciasta z mąką. Mąka już była jako główny składnik, natomiast teraz proszek do pieczenia ciasta, jako że chyba nie mamy, to będzie soda oczyszczona. I uwaga, nie było jeszcze tego, o czym mówiłem, co miało być, dziewczyny, co miało być? Miało być a little bit of sugar. So I'm taking a spoon and cukiernica. Jak jest cukiernica? Sugarnica. Specjalnie dla Was i zastosujmy tutaj pewną, nawet większą ilość. A co tam? Niech Piotr poczuje ode mnie odrobinę słodkości. Teraz to miksujemy i już. Po wczorajszym szkoleniu z czekolady, ze wszystkiego wokół czekolady, dzisiaj jedyne, czego nie będzie na tych pysznych naleśniczkach, to czekolada. A nie, kochanie, ja mam dla Ciebie niespodziankę, Twoje dwa ulubione smaki. Czyli... Czoko-śliwka. Czoko-śliwka. Ja zjem z winogronami w takim razie. A tu masz jeszcze twoje ulubione takie cukrowe owocki w takiej zalewie, więc śmiało możesz. Ja otworzę czoko-śliwkę. Czoko jest spoko. No to dzisiaj studio na biurku. Pierwszy raz nam się... O, bateria rozładowała. Wydarzy sytuacja, żeśmy są na biurku.
Moi mili, witam z naszego nowego, cudownego studia w jadalni przy dużym, cudownym stole. A teraz przyszedł czas na cudownego, fantastycznego Mikołaja i numerek 14. Otwieramy. Dobrze mówię, 14, tak jest. I mamy, kochani, nie wiem, czy będzie widać, dzwona. Mamy dzwona. Dzisiaj będzie pyszny dzwon. Jak to przyjemnie zacząć dzień 14 grudnia właśnie od czekoladowego dzwona. Pierwszy rok wszystko jest w taki bardzo nieskoordynowany sposób, ale zobaczcie. Lampki zawisły na górze, no już jak elegancko, szkoda tylko, że nie mrygają jak powalone, ale jest naprawdę zupa. I teraz czas na dolne przywieszenie, no nie? Na dole, bardzo ładnie, bardzo o, super. Jak cudownie. Tutaj na zewnątrz mamy taką piękną choinkę, ona była mniejsza od nas, słuchajcie, a 2 lata już jest taka duża. No i Piotr ma już milionów lampeczek, no nie? I tryliard. I, no i będziemy ją ubierać w takim razie. To jest tryliard. Jeszcze tą gwiazdę mamy czerwoną też, bo żeby choinka była pełna, no to musi mieć też kurna gwiazdę. Tak, ja muszę być dynamiczny, widzicie jakie to są ujęcia. Dawaj, włóż tam. No tu masz to, nie na to. Za źle. Co źle? No źle. Co? Źle. No nie dasz rady. Czy zaraz pisnę tą gwiazdę? I co teraz? No to za duży czub jest, może na ten mniejszy. Dobrze. O, super. To się uda. Ta-da! Takie będą święta. Super. O, ładnie zrobił. Na zewnątrz już błyska i mieni się. Ile lampek taka choinka, ale naprawdę wyrosła duża. A teraz koncepcja Piotra, zobaczcie. Co dać radę? Piękny, tęczowy. No coś. Akurat oświetla tutaj naszą stajenkę. Stajenkę z korą. I ze wszystkim, no, takiego oświetlenia jeszcze nie było. A dzisiaj sketchnotki. Iwonka już czeka i wpuszcza wszystkich na swoim Miami Beach. O! I coś, co byście nawet nie wpadli. Dzisiaj malutki jedzie. Tak jak na przykład, ostro jedzie. Proste pipety, aplikatory. Jezus, jak on się wbije w ten tryb. Wierdło. Nic go nie jest w stanie zatrzymać, to jest pendolino, to jest normalnie chemiczne pendolino. On jedzie, on po prostu jedzie, on nic nie widzi na swojej drodze, on wszystko taranuje, on jedzie. Mamy tutaj butelkę do dawkowania kroplowego, a nawet moździerz, nie? Więc te wszystkie kształty, te wszystkie przedmioty możecie Państwo sobie wyeksportować, wycudować i później wstawić do swojego projektu. Nawet, proszę bardzo, nawet jest ten do pipetora, część wymienne, te fragmenty pipet, nawet takie do mikrobiologii, które są stosowane. Kto teraz? Kogo teraz mamy? Teraz mamy Anię. Ania Szczep i biochemiczne sketchnotki. Ciekawe, czy ją gdzieś oznaczymy, że ona tam jest. Uwaga, kochani, witamy po raz kolejny internetowo Dominikę, która po raz kolejny będzie pełniła rolę Mikołaja, Mikołajowej. Będziesz wróżą. Prezent numer 13 od nas dla chłopaków. Bo dzisiaj dubel prezentowy z wczoraj i dzisiaj. W ogóle trzeba uważać na te daty, bo to jest wczoraj i dzisiaj, a wy oglądacie jutro. Znaczy najpiękniejsze jest to, że ja odpakowuję to, co sama pakowałam. Liczy się w ogóle... gest. Liczy się gest i dobre tabletki. Co bierzesz? Na tarczycę powinna być odpowiedź. Biorę na tarczycę. To odpakowujcie, kochanie, to co chłopaki mają od nas, nie? A tam on jest po drugiej stronie. Jest Beatko, jest. Nie bój się. Jest. Beata, on dobra. Kartonik. Żeby nie było zdziwienia. Ja postać schowam, bo powoli mam deficyt papieru do pakowania, a
Na zakupy nie chodzę. Dobrze. I teraz, jak rozmawialiśmy o prezentach, to Piotr mówił, że chciałby jedną rzecz, bo by się przydało, dlatego, uwaga, taradadam, podwójna opcja uchwytu do samochodu. O matko boska, dzięki temu był darmowy dowóz do paczkomatu Import. Ładnie, dlatego dwa. Tak jest, ja wyjaśnię tylko, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że możemy się umówić na to, żeby jeden prezent był dedykowany, w sensie można sobie zażyczyć jedną rzecz. I my też mamy ten prezent, który będzie, nie wiem w którym momencie, który też jest na życzenie. O. My się z tamtego na życzenie bardzo cieszymy, bo nam właśnie tego oto tutaj brakuje. A ja nie chcę opowiadać, co nam się zdarzyło, ale ja się cieszę mega, bo ostatnio przy nerwach Piotra, nie, przy zmianie temperatury, która jest, guma nam pękła. Od tego trzymaka, no nie, przy ścianie, przy oknie i po prostu ta guma jest urwana. No. A jak guma pęknie, to... Czyli co, 13 dalej mam od was teraz? Tak. Obstawiam, że będzie to obróz. Obraz? Nie, tak się to nie jest obraz. Ten kształt. Obróz to nie jest obraz. Obróz. Obróz. I ty mnie też wkopujesz, żebyśmy jeszcze to ciągnęli, że źle słychać, że ten przerywa. To, to sporne wybierał. Naprawdę? Jak Łukasz wybierał, to będzie zaraz jakiś szalony wzór. To nie będzie. To nie będzie. No Tomuś, proszę bardzo, to jest dla ciebie się. Tomek mówi, że jak Szkorny wybierał, to nie będzie obróz. Ja się trochę zaczynam bać te wasze prezenty otwierać. Obróz. Bo teraz zaraz się sprawdzę, czy rozmiar dobry kupiliście. To jest bieżnik, kochana, a bieżnik pasuje do wszystkiego. No bieżnik też jest obrusem. Nie, to jest ozdoba. Równie dobrze możesz przepleść przez męża i też będzie jak mąż ubrany. O, bardzo ładny. Akurat mi czegoś świątecznego brakuje, wiesz? Więc fajnie. Ja to właśnie widziałem. Super. Nie opakowuję dalej, bo widzę, że już ładne będzie. Tak. No widzisz, sporny też może ładne wybrać. Masz to, możesz sobie pomagać. Ale ja się martwiłem tak samo, czy on wystarczająco długi będzie i po prostu, wiesz co, wziąłem najdłuższy. Przyznam szczerze. Nie, bo kupić to super, na jak rozłożę stół na maksa, to będzie na maksa. Miały być do tego tacki, ale tacki były za drogi, więc tacek nie ma. Tacki sobie nabędziesz sama po prostu. No ale nie było też ładnych, tak? No na tym też bajka polegała, no nie? Bo no, znowu takie tacki z korka. Prezent 14 dla was, od nas. Proszę zwrócić uwagę, jaką ładna wstążeczka niebieska do koloru. Można na prezent z silikonu, można. Tomek się śmieje, że można ładny prezent bez silikonu, można. A pewnie miętasi tam. Ja też tak sobie myślę, że jak... Połamek głęboko, żeby dziecko nie wyciągnęło. To pokryją mu miętasi. Antystresuje. Może i pokryją, nie wiem co on tam pokryją, a Piotr robi. Wiesz. Ostatnio szybko spać chodzi, więc... I się antystresuje, no nie? Jak wymiętosi przez cały dzień, to wiesz. Ale powiem ci szczerze, ten prezent, który od nas dostaniecie, to też dla nas niespodzianka, bo ja już za cholerę nie pamiętam, co to jest. Ale Tomek też tak oglądasz z ciekawością, bo to ja pakuję te prezenty i on nie ma pojęcia zielonego, co danego dnia jest. Ja to samo chciałem powiedzieć, że nie będę udawał, że jest to dla mnie oczywiste, co tam jest. No ja nie pamiętam, bo jak ja to... Bo jak to było jedno, no to wiadomo, ale jak masz tysiące różnych tych paczek... Wiesz, jak ja tydzień temu jeszcze pakowałem i to zapakowałem hurtowo 7 prezentów. No, to tym bardziej. Szklana rzecz. I to wygląda tak. To są pojemniczki na przyprawy. Otwierane z bukową tą zakrętką, a w środku jest taka specjalna, ładna łyżeczka do przesypania. I tych pojemniczków, uwaga, jest łącznie 5. To nie to, że tylko jeden. Super! W sam raz możemy je na półeczce. Akurat do tej, Piotruś, takiej szufladki wysuwanej, ty lubisz takie rzeczy. Nie, kochana, to ty na tą półeczkę akurat na wysokie. O, albo, no. W miarę wyglądają, więc może być na półeczkę. W ogóle ta
łyżeczka w środku bardzo fajnie wygląda, więc... No właśnie o to chodzi, powiem, że fenomenalnie będzie pasowało, szczególnie na wyższą półkę, prawdę mówiąc, bo ja dam radę sięgnąć tylko coś niskiego stamtąd. Dobra, odkładam do rzeczy, które na was czekają. Ręka boli. Przestało mnie boleć, przestałam brać tabletki. Dlaczego przestałaś tabletki brać? No bo wiesz, jak nie boli, to zapominasz brać, nie? I teraz mnie znowu boli. Ja biorę profilaktyczne. Ty tu tam łykasz tych leków, tyle, że... Chyba wiem, chyba pamiętam już, co to jest. To jest dobre. Tak, nierówny kształt leków. Tak, to jest dobry prezent. Pachnie coś. Piernikowo pachnie. Holy Family. Holy Family. To jest bardzo dobry prezent. Bardzo dobry. Liczą się też nazwy. Świeczki. Ale spakowane, ja cię kręcę. Poklejone, matko kochana. Żeby się trzymało. Ale ładnie pachnie. Świeczuszki. Czyli świeczuszka. Tak, kochana, te świeczki to są takie, żeby głupio nie było. Tak, tak. To, one te, to... ładnie pachną, one są fajne, ale... One są ok. Te świeczki nie są istotne. Najistotniejsza jest świeczka w kawie. Nie wiem, jaki zapach, ale jakiś ładny. To jest piernikowy. Tak. I to też nie jest istota prezentu. No, nie. Chodziło o to, żeby było tematycznie. Mhm. Rozumiem, że sami zrobiliście świeczuszki. Lepiej. Dobra, chwila, bo jest poklejone, więc muszę... Choinkowe. Nie. To z kartonikiem się nie sugeruj. Lampek. Szkoda, bo bym się na tą choinkę przydało, co o niej myślę. Ale to nic. W ogóle się kartonem nie sugerujemy. Ojej, no. Wiesz. Nie mogę silikonować. Nie, nie jest silikonowy. Bardzo ładna, gustowna świeczka to jest. Ale najważniejszy jest podpis pod spodem. Tak. Nazwa produktu tak zwana, która jest. Święta Holy Family. Święta Holy Family. Masz wyjątkową świeczkę Święta Holy Family. Święta rodzina. Przepraszamy, ale tą świeczkę nabyliśmy tylko ze względu na ten napis. Święta Holy Family. Dlatego postanowiliśmy dobrać do tego świeczki porządne. Super, super, dzięki bardzo. Ale wiesz co, taki stroik teraz ze świeczek zrobiłam, to ja ją zaraz podmienię jedną świeczkę na to. Chciałbym też zobaczyć później, jak wygląda rodzina, jak się Matce Boskiej głowa wypali. Głowa, to fajnie. Nie, ale tu chyba knot jest na Józefa. A, Józef, przepraszam, rzeczywiście Józef. Józef. Czyli ojciec idzie pierwszy w odstawkę. Dobra, okej. Jo, ale, ale po prostu ten napis, jak ja to przeczytałem, Święta Holy. Święta Holy Family, no kto tak świeczkę nazywa? Święta Rodzina to tak, ale Święta Holy Family, no kurna, no. No tak jakby powiedzieć, wiesz, Włocławek Investor Friendly Gmina, no nie? No ale ktoś miał po prostu za dużo ciekawych pomysłów i dlatego. No dosłownie. Tak, dlatego ta świeczka jest po prostu zabawna. Nie, no to jest Holy Family. Stroik ze świeczek. I akurat w sam raz zamiast jednej świeczki to będzie stała szczęśliwa rodzina. Tak, o, to zobaczymy, no zobaczymy. A tamte pachną ładnie, po prostu najładniej pachniały. Bardzo ładnie pachną, tak, tak, bardzo ładnie. Sam raz taki świąteczny zapaszek. Nie no, ale trzeba mieć pomysł, ale to od zbroka? Ten też jest taka no, obroka. To. Bo święta w Holy, hello. No. Jakbyś była Holy Family, to też byś była zbrokatem. No to też bym, tak, to też bym miała obrokatowane. Na razie jesteś tylko Family, jeszcze nie Holy. Tak, Holy nie, na Holy u nas nie. Dobrze, dobrze. Kochani, no, bardzo dziękujemy za kolejny dzień prezentów. Holy tak. Family jest bardzo fajna. O, ale rzeczywiście knocik mu niezły wystaje, muszę powiedzieć. Będzie szybko się topił.
blisko serca trzymaj tak naprawdę. A oni nóg nie mają? Ja nie chowam nawet, zaraz zaniosę na górę. Szaty mają, długie szaty. Szaty mają, no. No wiesz, jaka jest zasada. W tym roku paszterka okazało się, że będzie chyba wcześniej niż zawsze, więc... Musi to się wypalić, żeby zdążył to. Się wypaliło całe? Da. A co, to co? Ja idę pakować dalej prezenty, bo jestem, że tak powiedzieć, w lesie. Na jutro ja mam przygotowane. A ja na jutro już nie mam, więc wypadałoby zapakować. No i co? I się widzimy się w takim razie. Dobrej nocy, pozdrawiamy. A jeszcze QR kod? A no tak, no to Dominika zasłoni ekran w takim razie QR kodem.